Placido Domingo zdecydował się zrobić coś, co większość artystów popowych czy rockowych nigdy nie czyni, czyli zapoznać się zarówno z historią Poznania i Polski, ale także zwiedzić wiele miejsc związanych właśnie też po części z tą historią, zarówno jeżeli chodzi o nowoczesne centrum Brama Poznania, jak i także Katedrę Poznańską, i to naprawdę ze szczegółami. Może tu powiem coś bardzo dziwnego, ale przede wszystkim zrobił wrażenie normalnego człowieka, normalnego, który ma normalne zainteresowania, który nie jest gwiazdą chodzącą gdzieś tak daleko od ziemi, tylko normalnym człowiekiem stąpającym po ziemi, zainteresowanym historią, zainteresowanym miejscem, w którym występuje, zainteresowaniem, powiązaniem tego miejsca z Janem Pawłem II, bo o to bardzo dużo pytał, czyli widać, że ten koncert nie jest dla niego koncertem jednym z wielu, tylko koncertem wyjątkowym, jakimś wyjątkowym wydarzeniem, z którym czuje związek emocjonalny. Bardzo takim też wzruszającym momentem było to, kiedy zdecydował się też na prywatną modlitwę i poprosił o ciszę i chwilę skupienia w katedrze. A więc myślę, że rzeczywiście pod wieloma aspektami wyjątkowa wizyta, wyjątkowe chwile. To jest moim zdaniem ważne wydarzenie, które na kartach historii Poznania będzie zapisane, że Placido Domingo 27 kwietnia 2014 roku wystąpił w Poznaniu.